W związku z tym, że Andrzej zupełnie nieświadomie skradł mi pomysł na plener pośród kwitnącego rzepaku, chcę Was, drodzy, zaprosić dzisiaj do miejsca, w którym jeszcze nigdy jako chrześcijańska telewizja internetowa nie kręciliśmy. Jesteśmy w kościele parafialnym w Bytomiu Miechowicach, a powód, dla którego nigdy tutaj nie kręciliśmy, jest bardzo prozaiczny. Otóż od kwietnia 2012 roku ten kościół formalnie jest wyłączony z użytkowania. I kiedy w kwietniu 2012 roku zamykano kościół, a było to tuż przed świętami wielkanocnymi, było to bardzo trudne i bolesne doświadczenie dla całej naszej wspólnoty. Ale w tym całym trudzie i łzach, które też się pojawiały, odkryliśmy jedną bardzo pozytywną rzecz. A mianowicie przypomnieliśmy sobie prawdę o tym, że kościoła nie tworzą nawet najpiękniejsze mury, ale kościół tworzą ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa. Ktoś może powiedzieć, przecież to proste i oczywiste. Ale czasami niestety trzeba przeżyć trudny czas, by zrozumieć, co tak naprawdę od Boga mamy. Na początek jedno pytanie. Lepiej być głupim czy mądrym? Nie, drodzy, nie przysłyszeliście się. Pytanie jest proste. Lepiej być głupim czy mądrym? Oczywiście, że odpowiedź jest jedna. Lepiej być mądrym. Ale w życiu bywa tak, że czasami zdarza nam się powiedzieć coś głupiego. Zdarza nam się zrobić coś głupiego, zdarza nam się podjąć głupią decyzję. Chociaż chcemy żyć mądrze i poszukujemy mądrości. Do tego zachęca nas też Słowo Boże, które jest wyznaczone na najbliższą niedzielę, a które znajdujemy w Księdze Przypowieści w 8 rozdziale od 22 wiersza. I zachęcam potem, żeby do końca rozdziału całe to słowo przeczytać. Słowo mówiące i zachęcające nas do tego, by szukać mądrości, ale nie tej mądrości, która jest tworem człowieka, nie tej, którą tworzy człowiek, ale tej, która jest u Boga, tej, która prowadzi nas do życia, tej, która pozwala nam znaleźć Jezusa Chrystusa. Dlatego jeśli odpowiadamy, że chcemy podejmować mądre decyzje, że lepiej być mądrym, to zadajmy sobie też pytanie, kiedy ostatnio czytaliśmy Boże Słowo, kiedy ostatnio byliśmy w kościele, kiedy ostatnio modliliśmy się. Bo to da nam też część odpowiedzi na to, czy rzeczywiście żyjemy w mądrości. Wspaniałe jest to, że Boże Słowo nie zamyka nigdy przed nami drogi, ale zawsze mówi, że jest ten moment, w którym możemy rozpocząć poszukiwania. Poszukiwania tego, który przecież już nas znalazł. Tego, który umarł za nas na krzyżu, po to, byśmy my mogli żyć. Bóg w swojej mądrości dał nam Jezusa Chrystusa. W tej Bożej mądrości, pozostając i szukając jej, odnajdźmy naszą drogę do tego, by znów z powrotem być częścią Kościoła Jezusa Chrystusa i wyznawać, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Amen.